Cześć, zapraszam Was na serię krótkich materiałów, w których omówimy podstawy strzelania z karabinków centralnego zapłonu, omówimy zarówno korzystanie z karabinków AK, jak i karabinków AR. Chciałbym Was przeprowadzić od takiego punktu, w którym potraficie się bezpiecznie posługiwać karabinkiem, w sensie potraficie go bezpiecznie załadować, strzelać ze stanowiska strzeleckiego w miarę celnie. Poprawimy troszeczkę tą celność, a także wprowadzimy troszeczkę elementów takiego strzelania praktyczno-bojowego. Porozmawiamy sobie w przyszłych materiałach o pracy na bezpieczniku, o wymianach magazynka, o poruszaniu się z karabinkiem, tak żebyście stali się świadomymi, samodzielnymi użytkownikami karabinka, nie tylko w takiej statycznej sytuacji na stanowisku strzeleckim, ale żebyście byli w stanie bez żadnych kompleksów podejść na przykład do zawodów taktyczno-strzeleckich, lekka piechota, furia, czy jakichkolwiek, które wymagają od strzelca troszeczkę więcej świadomości swojego ciała, swojej broni, niż takie typowe zawody statyczne. Zapraszam na materię. Dopóki strzelamy z karabinka typowo statycznie, postawa nie jest aż tak istotna. Nawet jeżeli karabinek będzie nami jakoś targał, będziemy czuli ten duży odrzut karabinka, stosunkowo duży, niewłaściwie skompensowany przez nas, to nic złego się nie wydarzy, bo w momencie, kiedy my już odczuwamy zjawiska związane ze strzałem, to pocisk już dawno sobie poleciał i nie ma to tak dużego znaczenia. Niemniej w takim praktycznym, bojowym użyciu karabinka często będzie się wymagało tego, żeby po pierwsze mieć stabilną postawę po to, żeby móc szybko oddać kolejny strzał, a także mieć stabilną postawę po to, żeby po prostu na przykład móc zacząć się łatwo przemieszczać w jakieś inne miejsce. No dobra, załóżmy, że mój cel jest na tamtym kierunku i teraz tak. Ja do większości zastosowań bardzo polecam postawę frontalną. To znaczy, że całe nasze ciało, jeszcze zaraz do tego wrócimy, jest skierowane do celu. Poczynając od stóp, które są skierowane do celu. W przypadku osób praworęcznych takie maksymalne odwiedzenie tej prawej stopy to jest do takiego poziomu, że jeżeli wytyczymy sobie linię prostopadłą do naszego kierunku strzelania, to do tej linii jesteśmy w stanie przystawić pięte stopy lewej i palce stopy prawej. Ważne jest też, żeby obie stopy faktycznie patrzyły do przodu. Mamy taką tendencję, żeby tę prawą stopę troszeczkę przekrzywiać. I nawet jeżeli całe nasze ciało stoi dobrze, to ta prawa stopa, jeżeli jest skierowana na bok od naszej osi strzelania, nie zapewnia nam tak naprawdę żadnej stabilizacji. W momencie, kiedy stoję w ten sposób, stopa skierowana w tamtym kierunku powoduje, że ja się tu będę bujał, nie będę wykorzystywał tak naprawdę potencjału tej postawy. Tak, dobrze. Tak, dla niektórych naturalnie, ale tutaj ta prawa stopa nie będzie nam zapewniała takiego oparcia, jakby mogła i będziemy wręcz troszeczkę ku stronie prawej podczas strzelania się przechylać. Uwierzcie mi, że naprawdę pozycja stóp, mimo że stopy są prawie najdalej od karabinu z całego naszego ciała, odgrywa ogromną rolę. Biodra są skierowane do przodu i w końcu nasza klatka piersiowa i nasze ramiona również są prostopadle skierowane do naszego kierunku strzelania, do naszego celu. Teraz dlaczego to jest takie istotne? Są tak naprawdę dwie podstawowe kwestie, które czynią postawę frontalną zdecydowanie lepszą od tej takiej, powiedzmy, bardziej klasycznej postawy bocznej. Jeżeli faktycznie będziecie w sytuacji, że będziecie używać karabinka w realnej sytuacji, prawdopodobnie będziecie mieli na sobie jakiś rodzaj balistyki, osłon balistycznych. Dobrze by było, żebyście mieli. I bez względu na to, jaki to jest typ, to, że tak powiem, najbardziej chronieni jesteście z przodu, jakimś rodzajem płyty, i z tyłu. W momencie, kiedy prowadzicie ogień, raczej prowadzicie ten ogień w tym kierunku, z którego potencjalnie do Was jest prowadzony ogień. Także jeżeli jesteście frontalnie odwróceni do celu, który powiedzmy w tym momencie znajduje się za Wami, to chronione miejsca tak naprawdę macie ładnie wyeksponowane. Ewentualne boki nie są skierowane do kierunku, z którego będzie się do Was prowadziło ogień. Druga istotna rzecz to, że stojąc przodem, dużo więcej Waszego ciała znajduje się za karabinem. I w tej sytuacji, tu jest kolba mojego karabinu, tu jest stopka i siły, jak się będą podczas strzału przenosiły, przenoszą się na moje ramię, na moją klatkę piersiową, na
całe ciało tak naprawdę, które znajduje się za karabinem. W momencie, kiedy ja sobie stanę tak, za kolbą znajduje się tylko moje ramię. Abstrahuję już od tego, że ta stopka nie będzie dobrze tutaj dolegała. Zawsze będzie jakiś element tej stopki, który nie będzie przylegał dobrze do ramienia. I po prostu to, co ja osiągnę, to że ten odbiór pójdzie, że tak powiem, w ramię, podbije mi ten karabin i nie będę w stanie tak szybko, efektywnie prowadzić ognia do mojego celu. No dobrze, wiemy już, że trzeba stać przodem. Teraz kilka rzeczy, o których warto jeszcze przy tej postawie pamiętać. Po pierwsze, nie boimy się położyć naszej twarzy blisko broni. W żadnym w zasadzie karabinku tutaj z tyłu nie macie żadnych ruchomych elementów. Ta broń was nie uderzy. Częstym błędem, który widzę, jest trzymanie głowy jakoś tak tutaj z tyłu. I okej, nawet teoretycznie, że tak powiem, postawa reszty ciała jest w miarę w porządku, ale ta głowa robi tu jakieś bardzo dziwne rzeczy. Ja często, zwłaszcza młodszym strzelcom, no niekoniecznie w przypadku strzelania z karabinka AK, ale po prostu przy strzelaniu z broni długiej, tłumaczę, że musicie sobie wyobrazić, że jesteście żyrafą, która ma długą szyję i ona sobie po prostu wygodnie na początku stoi, a potem ta szyja jej się męczy i musi gdzieś odłożyć głowę. I jako, że ma taką długą tę szyję, nie chce jej sobie przekrzywiać gdzieś tu na bok, tylko kładzie ją sobie do przodu. Kładzie ją do przodu i w końcu policzek, głowa spotka tutaj kolbę, ale to nie będzie jakaś taka postawa wygięta tutaj, że będziecie po kilku latach potrzebowali operacji kręgosłupa szyjnego, tylko ta szyja będzie, ta głowa, szyja będzie elegancko położona, trochę bliżej broni. Jest to naturalniejsze, wygodniejsze, a co za tym idzie, będzie się to przekładało po prostu na lepsze wyniki w strzelaniu. Druga bardzo ważna rzecz. Ten karabin waży załadowany pewnie ponad 4 kg, więc naturalne jest, że on będzie mi do przodu ciążył. I teraz tak, naturalne jest to, że chcemy to jakoś skompensować. Oczywiście możemy to robić siłowo. Jestem w stanie oczywiście stanąć prosto, podnieść tak karabin i tak stać. Ale po pierwsze, ja się będę męczył, nie będę kompensował tak dobrze odrzutu. Istnieje niestety taka tendencja, żeby kompensować to sobie ramionami. To, co jest dobrze zrobić w tej sytuacji, to nie kompensować sobie tego wysuniętego ku przodowi ciężaru ramionami, tylko wykorzystać swoje biodra. Czyli cały pas, biodra, że tak powiem, tyłek wypinamy troszeczkę do tyłu i to nam pozwala górę ciała, wszystko, co jest powyżej pasa, wypchnąć sobie do przodu. To jest już trochę indywidualna kwestia, jak bardzo, że tak powiem, się do przodu wypchniecie. Trochę zależy od tego, jak ciężki jest wasz karabinek. Troszeczkę też zależy od tego, ile macie oporządzenia na sobie. Paradoksalnie, im więcej macie na pasie, zwłaszcza gdzieś tam z tyłu, no to po prostu mniejsze wychylenie będzie tutaj potrzebne. Ale jeżeli się tak wychylicie, to jesteście fajnie ustabilizowani, a także wypychacie sobie karabin jeszcze dalej do przodu i kiedy będzie działał odrzut na karabin, będziecie w stanie dużo lepiej nad tym odrzutem zapanować. W tym materiale to już wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Zaznaczam też oczywiście, że to nie jest tak, że ja posiadam całą, kompletną, jedyną, prawidłową wiedzę na temat strzelania z karabinka. Są różne szkoły, troszeczkę oczywiście nasze zadanie będzie determinowało to, jak karabinka używamy. Zapraszam do komentowania, do konstruktywnej krytyki. Mam nadzieję, że coś z tego materiału wynieśliście. Zapraszam na kolejne, tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.